Cześć! Dzisiaj tak troszeczkę z wody, bo chciałem przetestować sprzęt taki, który może być skiperowi potrzebny na ciepłych wodach, że jak musi zejść pod wodę, byle nie głęboko. Dlaczego to o tym porozmawiamy z instruktorem nurkowania. I generalnie to jest butla taka mała ewakuacyjna, jak on to mówił. I też powiem, dlaczego tą butlę mi pożyczył, a nie taką, jak widziałem na reklamach. Idę obejrzeć śrubę. No i zszedłem pod tą śrubę. Jak to wyszło, za chwilę wam pokażę. Ze mną jest mój przyjaciel Dominik Dopierała. Instruktor nurkowania chyba wszystkich organizacji. Kilku na pewno. Jeden z najlepszych instruktorów nurkowania, jak najlepszy jakiego znam. Tak? Znamy się. A dużo nie znasz instruktorów, no, na szczęście. Nie masz dużego wyboru. Ale trochę się lat znamy, przyjmijmy, że jest to kilka. Kilka. Temat w ogóle, słuchajcie, zaczął się od tego, że wyskoczyła mi reklama na któryś social media właśnie takiej butli i do tego dołączonej pompki, to nie jest ta pompka i nie jest ta butla, że właśnie można sobie zejść pod wodę i tak dalej. I pierwsze, co napisałem na wiadomość do Dominika, mówię: patrz, jakie fajne, weź mi to sprowadź i kupię. Reakcja Dominika, no nie nadaje się do publikacji. Pożyczył mi właśnie swoją butlę taką. No i teraz chciałbym, żebyśmy trochę powiedzieli... Znaczy, od razu powiedzmy, że to jest butla profesjonalna, tak? Mhm. To nie jest zabawka chińska, pomimo tego, że one bardzo podobnie wyglądają, przynajmniej na zdjęciach, nie wiem, nie miałem jej na żywo nigdy w ręce. To jest butla z certyfikatami, wyprodukowana przez firmę nurkową, dla nurków, testowana pod wodą, działająca pod dużym ciśnieniem. No właśnie. I tu od tego ciśnienia się zaczyna cały generalnie temat, bo no nie będę ukrywał, że tu wiedza Dominika jest gigantyczna i jeśli ktoś w ogóle cokolwiek chce robić z nurkowaniem, nawet na takim zabawkowym, z takim sprzętem, to idźcie najpierw na kurs, bo wcale to takie proste nie jest. No bo o co chodzi z tym nurkowaniem? No bo pod wodą nam się dosyć ciężko bez pomocy techniki oddycha. W zasadzie znaczy, jest to niemożliwe. Najprościej byłoby oddychać przez rurkę, przez fajkę tak zwaną. Niestety ona się, ta długość tego oddychania się kończy tam przy 50 paru centymetrach. Też zaczyna się robić ciśnienie. Nie, przestajemy wymieniać powietrze, którym oddychamy. No nie jesteśmy w stanie zaciągnąć tego powietrza. Tak, no nie możemy sobie wziąć 10-metrowej rurki, zanurkować i oddychać. To się po prostu nie uda. Potrzebujemy oddychać sprężonym powietrzem, sprężonym gazem pod wodą, żeby w ogóle wejść pod wodę. Nie? I tutaj jest to klucz. Mnie rozbawiła ta twoja wiadomość, bo ja całe życie się borykam z ładowaniem butli nurkowych. Tu mamy butlę nurkową, nie wiem czy widać. Ona jest troszeczkę większa od kapeczkę, ale to jest mała butla, podkreślam, od razu nurkowa. No i napompowanie takiej butli zawsze stanowi problem, czyli do tego jest kompresor, który wam pokażemy za chwilę. Tu mamy kompresor, który bije do ilu? 240 bar. 240 bar, a tu mamy pompkę, która podobno też bije. Do 10 bar. Tak, na manometrze. Na manometrze. Tak, no tutaj na manometrze mamy 400, więc wiesz, nie wiem ile masz w samochodzie na budziku, to nic nie znaczy, nie? Tak. Kompresor, pompka. Różnicę widzicie. Moim okiem. Im szybciej ma naładować taką butlę, tym to więcej trwa. Mi się parę razy zdarzyło pompować oponę w samochodzie. Nie wiem, czy tobie też. No i ja powiem, tą pompkę mam, bo też tutaj z żoną prowadzimy gospodarstwo takie upraw ekologicznych i ona jest do pompowywania powietrza w ciągniczku takim ogrodniczym. Ona tutaj niby skalę ma do 10 barów. A udało ci się kiedyś do tych 10 barów nie, dobić? Nie, przy 2,2 już jestem zmęczony i mówię, dziękuję, dobrze, że na oponie jest 2,2 i starczy, tak? W butli nurkowej mamy 200 atmosfer, 100 razy więcej, więc chciałbym cię zobaczyć, jak dobijasz do 200 atmosfer tą pompką. No jest to fizycznie niemożliwe, bo nawet przy twojej masie, jakbyś się oparł na tej pompce, no nie sprężysz tak powietrza. No, a chyba, że Chińczycy wymyślili tam jakiś specjalny system. Dobra, ale do brzegu, jak to mawia jeden mój kolega, jak oglądasz, Marcin, pozdrawiamy.
W tej butli po naładowaniu do 200 barów jest 3 stopy sześcienne powietrza. Jedna stopa sześcienna ma 28 litrów. Sprawdziliśmy teraz tam. Tak, bo to amerykański sprzęt, więc musi być w stopach. 28 litrów, ale 28 litrów jest tu na powierzchni, jakbyśmy ją teraz rozprężyli. Tak. Razy 3 mamy 84 litry powietrza. Wydaje się całkiem dużo. Na ile by mi to starczyło? Strasznie dużo. Nurek początkujący, takie normalne... Albo jeszcze trochę bardziej wyszkolony ode mnie. W stanie takiego relaksacyjnego nurkowania, czyli nie wykonującego żadnej pracy, ma zużycie na poziomie 25-35 litrów na minutę. 30-25, no to 30, można by 30. powiedzieć, że... A zróbmy 28, będzie nam się łatwiej liczyło. Okej, okay, dobra. Starczyłoby mi to na powierzchni na 3 minuty. Tak, czyli jakbyśmy teraz napompowali tą butlę do 200 atmosfer i nurkowałbyś, tak? Czyli oddychał z taką częstotliwością początkującego nurka, tak, na 3 minuty na powierzchni. Tylko to mówimy o głębokości tuż pod powierzchnią wody, bo mówimy na powierzchni. Na powierzchni. Tak. Z każdym metrem zużycie się zwiększa i to bardzo mocno. Na 10 metrach już jest dwa razy większe niż na powierzchni. No bo na 10 metrach oddychamy powietrzem pod ciśnieniem 2 atmosfer. Tak, czyli tyle, co jest w oponie mojego ciągnika. Tak, czyli ono jest bardzo mocno skompresowane. Już potrzebujesz mieć regulator, który wyrówna to ciśnienie, żebyś w ogóle był w stanie oddychać, żeby nie było oporów. No i żeby ci się komfortowo oddychało. Tutaj ten regulator jest zamontowany tutaj, on nie jest jakoś super jak gdyby sprawny, no bo ta butla nie służy do nurkowania, tylko z idei do tego, żeby się wynurzyć na powierzchnię, tak? Czyli żebyś zrobił 1, 2, 5 wdechów i mógł się wynurzyć na powierzchnię. No ale tak, na 10 metrach, a jachty nie mają takiego zanurzenia, ale załóżmy, to już mam 1,5 minuty. Dalej jest to dużo, wydawałoby się. Strasznie. Tylko, nie wiem, co chcesz zrobić przez 1,5 minuty. No, nurkowanie to jest absolutnie za krótko. My, nasze nurkowania takie normalne to jest 45 minut, godzina, to jest fajne nurkowanie, nie? No, to... no tak, ale ja to wziąłem z założeniu, bo no, zdarza mi się czasami coś na śrubę od motorówki nawinąć, zwłaszcza na katamaranie, to są wyjątkowe łapacze różnych lin. No i tu już mówimy o jakiejś wykonywaniu pracy. Czyli jest 30 litrów, tylko... Znaczy wiesz co, no to jest tak, jakbyś się chciał przejść, tutaj mamy stację benzynową Łok i chciałbyś się przejść do niej spacerkiem i policzysz sobie swoje oddechy. Zajmie ci to troszkę więcej czasu, ale będziesz bardzo powoli oddychał na pewno. No i spróbuj się tam przebiec sprintem, nie? Będziesz miał imponujący czas, tak jak przy zrywaniu tej liny spod śruby. Natomiast jak policzymy, ile powietrza przerzuciłeś przez swój organizm, to będzie to ileś razy więcej. Nie? Trudno wyliczyć zużycie przy pracy fizycznej takiej, no bo musielibyśmy, każdy z nas jest inny, nie? Mamy jednak trochę różną objętość płuc, trochę różne wdechy. Też należy pamiętać, że początkujący, czyli albo ludzie bez doświadczenia będą instynktownie brali wdechy pełną możliwością płuc, czyli dużo więcej niż tak naprawdę potrzebują, nie? Bo nauczony nurek oddychania oddycha tyle, ile potrzebuje. Człowiek nienauczony tego, jak się powinno robić wdechy, będzie oddychał pełną pojemnością, czyli jak ci Bozia dała taki wdech, to taki będziesz robił, a to nie jest normalna objętość wdechu. Tak, tutaj, czyli mamy pierwszą rzecz, że to w ten reklamę, co widziałem, to dyskwalifikuje to, że taką pompką nie nabiję, bo nawet jakbym nabił... Znaczy nie wiemy, bo nie sprawdziliśmy tego, mówię. No nie, wiesz, fizyka nie kłamie, wiesz. Gdyby tak było, ja bym sobie do takiej pompki zamontował silniczek i zamiast ogromnego kompresora biłbym drugiego, bardzo drogiego, pompką za tam 200 zł i silniczkiem za... 84 z watem. No widzisz, no ale doliczyłem silniczek jeszcze do tego, elektryczny na 12 V, tak, biłbym sobie butlę. Także to tamtego to można powiedzieć, ja nie pomyślałem o tym, dałem się wpuścić, że nawet nie zabawką, ale dochodzą inne rzeczy, mianowicie moi drodzy, bo tak, ja kiedyś się bawiłem w nurkowanie, ale to było dawno temu i mi się wydawało do ostatniego właśnie wyjazdu, że ja coś potrafię. Jednak to jest tak, że trzeba troszeczkę być na bieżąco z tym i ćwiczyć. Ja Dominikowi pokażę, jak wyglądało to moje zejście. Zresztą też będziecie je widzieli z tą butlą.
No problem jest jeszcze tego, że wodę mamy w Morzu Słoną. Ja biorę, nie mając żadnych ciężarków, sprzętu takiego, jak ty z tym schodzisz, mam coś, co trzymam tylko, prawda, w zębach, to już mi to trochę przeszkadza. Powiedzmy jakiś klucz czy nóż do czegoś i generalnie walczy się... Mam nadzieję, że tępy, żeby się nie skaleczył. Ja uwielbiam twoje komentarze. Zobacz, jak to wyglądało w moim wykonaniu. Nie no, imponująco. Tutaj widzę, że pierwsza rzecz, która się pojawia, tak, znak okej, nie do góry, to jak gdyby... Zapomniałem. Jak mielibyśmy komentować. Masz płetwy, więc jest ci łatwiej się wcisnąć pod wodę. Pamiętajcie o tym, że żeby wejść w ogóle w słonej wodzie, zanurzyć się, potrzebujecie obciążenia, nie? Bo to woda ma taki wypór, że możecie się na niej położyć i spać w słonej wodzie. Tutaj, Piotruś, właśnie pięknie walczysz z tym, żeby w ogóle się zanurzyć. A co dopiero jeszcze pracować, nie? A co dopiero pracować? No, my pod wodą jesteśmy ustabilizowani, tak? Nie masz kompensatora pływalności, nie masz obciążenia, czyli nie masz czegoś, co cię ciągnie w dół i nie masz czegoś, czym jesteś w stanie się ustabilizować. Dlatego będzie, ja się domyślałem, że ten film będzie tak wyglądał. Tak, Dominik się zaczął z tego filmu śmiać, zanim jeszcze mu go pokazałem. Dramatu nie ma, bo nie podeszłeś z nożem do tej śruby. Tutaj ma, tak poważnie, przy takich działaniach prędzej sobie zrobicie krzywdę, niż zrobicie jakąś pracę z taką sensowną. Rozmawialiśmy na ten temat chwilę przed nagraniem, że jak gdyby te pieniądze, które zainwestowalibyście w taki sprzęt, to raz, że to są pieniądze wyrzucone w błoto, dwa, lepiej po prostu ściągnąć profesjonalistów, którzy wam pomogą w takiej sytuacji, nie? Mówiłeś, że... Dokładnie. Powiem wam dwa zdarzenia. Jedno parę lat temu, no, wkręciła mi się przy manewrach linka w katamaranie w śrubie. Ewidentnie moja wina, nie zauważyłem, że nie jest zabezpieczona, cuma od pontonu. Nie patyczkowałem się, wziąłem nurka. Przyszło dwóch panów, profesjonalistów, ze sprzętem, z butlami, z narzędziami. Zrobili mi robotę, długo walczyli z tym, tam dosyć konkretnie nakręciłem. Kosztowało mnie to wtedy w przeliczeniu niecałe 100 euro, by się wydawać mogło dużo, bo to nie jest mało pieniędzy, ale miałem temat zrobiony, ja byłem bezpieczny. A około 10 lat temu mieliśmy taką sytuację na Bałtyku, gdzie już w ostatnim manewrze instruktor, ekipa podchodzi do kei, gdzieś tam ktoś nie zauważył, cuma wpadła, nakręciła się na śrubę. Instruktor poszedł dzwonić po nurka, a jeden z załogantów wpadł na pomysł, że będzie bohaterem i że on to odwiąże, tak? Co tam się dokładnie zadziało, nie wiem, bo znam tylko z relacji instruktora. Skończyło się na tym, że dwóch załogantów wyciągnęło go bez funkcji życiowych na pomost. Instruktor i załoga, tutaj szacunek dla wszystkich, podjęli skuteczną próbę resuscytacji. Szybko, że tak powiem, nazwijmy to, kursant wrócił. Ja na drugi dzień z nim rozmawiałem przez telefon, jak był w szpitalu, więc generalnie no bez ubytków, tak? Tylko warto się zastanowić, czy to 100 euro jest warte zaryzykowania naszego życia, gdzie no ja coś tam, niecoś pływając, kiedyś byłem nurkiem, nie czuję się dalej na siłach, żeby schodzić pod tą wodę i robić. To jest tylko 100 euro. A jak już jesteśmy przy zagrożeniach, bo to jest ciekawe, słuchajcie, nie wiem, czy zdarzało wam się komukolwiek nurkować. Ostatnio słyszałem taką historię w tawernie, że też żeglarz opowiadał, jaki on był dzielny, bo schodził na głębokość 4 metry, tam coś odhaczyć, bo kotwica mu się zakleszczyła. I wytrzymał. Wytrzymał ten ból w uszach, taki był dzielny Są ludzie, którzy są bardzo twardzi, nawet potrafią na 7-8 metrów wytrzymać taką szaloną głębokość. Słuchajcie, dzisiaj w XXI wieku każdy z nas gdzieś tam podróżuje, albo przynajmniej stara się. Jeździcie w góry, poruszacie się samochodem, część pewnie lata samolotami. Podstawowa umiejętność, której się trzeba nauczyć, umiejętność, no, nie nurkowa nawet, tylko zaadoptowana przez nurków, czyli wyrównanie ciśnienia. Wyrównać ciśnienie w uszach, tak? Czyli ten ból, o którym mówisz, to pojawia się w momencie, kiedy woda nam napiera na uszy, on się tak samo pojawia w samolocie, tak samo przy zmianie wysokości w górach.
Trzy najprostsze sposoby. Pierwszy, przełknięcie śliny. Drugi, poruszanie szczęką. I trzeci, złapanie się za nos i wdmuchnięcie delikatnie podkreślam, powietrza do nosa. Jeżeli jesteście zdrowi, czyli nie macie kataru, który jest najpoważniejszą chorobą nurków, bo uniemożliwia nurkowanie, czyli właśnie uniemożliwia wyrównanie ciśnienia w uszach, no to łapiecie się za nos, wdmuchujecie i nie musicie wytrzymywać tego nurkowania, tylko bez problemu sobie na każdą dowolną głębokość jesteście w stanie zejść. Jeżeli nie równacie tego ciśnienia, no to ten ból, nie uwierzycie, w końcu się kiedyś skończy. Ta błona bębenkowa w naszych uszach ma określoną plastykę. W pewnym momencie po prostu się przestanie dalej uginać i pęknie i ból ustąpi, tak? To jest jak gdyby ten, tylko potem będzie musiała się zrastać jakieś 3-4 tygodnie. To mało przyjemne. Mało przyjemne. Zagrożenie związane z tego typu butlami, z tego w ogóle z nurkowaniem wśród osób, które są do tego nieprzeszkolone, jest takie, że oddychanie sprężonym powietrzem wymaga nie tylko robienia wdechu, ale również wydechu. Czyli jak zanurzyliśmy się na większą głębokość i zrobiliśmy wdech, to powietrze jest sprężone. My teraz, jeżeli zatrzymamy to powietrze, bo bardzo nam się chce oddychać i wynurzymy się do góry, nie wypuszczając tego powietrza, to powietrze się rozpręży. Jeżeli na 10 metrach zrobimy wdech duży, to on na powierzchni będzie dwa razy większy. Czyli po prostu rozerwie nam pęcherzyki płucne. Możemy sobie tak uszkodzić płuca, no i wymaga to leczenia, pomocy lekarskiej. Sami sobie nie jesteśmy w stanie poradzić i to jest tak naprawdę najniebezpieczniejsza rzecz w nurkowaniu, jaka istnieje. Czyli jeżeli mówimy o tym, że nurkowanie jest potencjalnie niebezpieczne, w ogóle nie wiem, czy wiesz, że nurkowanie jest jednym z najbezpieczniejszych sportów świata. O proszę, tego nie wiedziałem. Za nartami, za rowerem, za kajakami. Wiesz dlaczego? Bo sobie nie można krzywdy tak łatwo zrobić i nie jest niekontuzyjne w ogóle, nie? Więc jak gdyby ilość wypadków jest bardzo, bardzo mała w statystykach światowych. Notabene część ubezpieczalni już usunęło nurkowanie jako sport ekstremalny w ogóle ze swoich tych tam ogólnych warunków. Natomiast co jest naprawdę niebezpieczne w nurkowaniu, to jest właśnie to, że my się musimy właściwie nauczyć oddychać pod wodą. I to jest to, co robisz podczas podstawowego kursu nurkowania. To jest to, na co my jako instruktorzy kładziemy największy nacisk na początku kariery, żeby wykształcić u ludzi właściwe odruchy, żeby oni potem nie mogli sobie zrobić krzywdy. Nie? Jeżeli ty bierzesz butlę taką i wchodzisz na 5-10 metrów i potem nie będziesz wypuszczał powietrza, no to jest dość duże ryzyko, że nie masz właściwych odruchów, czyli będziesz wstrzymywał oddech podczas wynurzania i możesz zrobić sobie krzywdę kuku. Więc nie polecamy chociażby z tego powodu takich akcji. Nie? Z metra półtorej pod łódką ciężko sobie akurat jakąś tam płuca rozerwać, ale już rozwalić głowę o śrubę, przywalić przy braku pływalności w kadłub, to co ty pokazywałeś przed chwilą tutaj na tym filmie pięknie, przy pływalności już jest bardzo łatwo, a jeszcze jak weźmiecie ostry nóż ze sobą, to tak. To już w ogóle. Czyli generalnie powiedz mi tak, do pracy takie jak ja sobie wymyśliłem, raczej tego tematu nie polecasz. Ja już po przetestowaniu raczej też przynajmniej dla siebie nie polecam. A do czego byś ewentualnie, jak ktoś by... Powiem ci tak, kupiłem ją lata temu z ciekawości, bo była to rzecz, której nie miałem, a ja lubię mieć wszystko, co jest w nurkowaniu. I od iluś lat próbuję znaleźć zastosowanie tej butli w nurkowaniu, nie udaje mi się wciąż. Jako gadżet, jak chcecie mieć kolejną zabawkę, tak, pięknie, ładnie, żółta, fajnie się prezentuje, są teraz czarne, tytanowe, można sobie zamówić parę tysięcy złotych w wersji profesjonalnej. Wolę lornetkę porządną, na łódkę. Też mam parę pomysłów, jak wydać inaczej te pieniądze. Natomiast ona z założenia miała być butlą ucieczkową, czyli butlą taką, którą zabierasz ze sobą pod wodę w sytuacji, kiedy skończyło ci się powietrze, bierzesz tą butlę i uciekasz na powierzchnię, tylko
dobrze wyszkolony nurek, znowu wracamy do podstaw, nurkuje w zespole, ma po pierwsze rezerwę gazu na manometrze, dość często sprawdza manometr, więc nie zaskakuje go taka sytuacja. Tu nie mamy manometru. Tu nie wiemy ile jest, to po prostu się kończy to powietrze i jest niespodzianka. Ma manometr, patrzy na manometr, wie dokładnie ile ma. Ma partnera, z którym zawsze nurkuje, który też ma manometr, który też patrzy na swój manometr. Mało tego, jeszcze się nawzajem pytają, bo to jest jak gdyby element systemu nurkowego i każdy z nich ma zapasowe alternatywne źródło powietrza, żeby móc się podzielić ze sobą. Czyli jeżeli nawet przegapiłeś ten moment sprawdzania powietrza, przychodzisz do mnie, mówisz, nie mam powietrza i my nawet nie traktujemy tego jako sytuację awaryjną, no bo jeżeli ćwiczyłeś to dziesiątki razy, to jest to dla ciebie kolejny element, bierzesz sobie oktopus partnera czy osoby z drużyny, po prostu kończycie nurkowanie, wynurzacie się i już, nie? To nawet ciężko mówić o sytuacji awaryjnej, nie? Natomiast to jest taka wymyślona wersja trochę dla Amerykanów, wiesz, będziesz miał kolejną opcję, kolejny sposób na zrobienie pieniędzy pewnie, nie? Rozumiem. Nie przyjęło się w branży nurkowej, nie sprzedaje się. Teraz jest bardzo popularne na Allegro, na tych właśnie chińskich portalach podróbki tego, nie? No ja powiem ze swojego doświadczenia, jak już zszedłem z tym i coś próbowałem obejrzeć tylko tą śrubę, zrobić zdjęcia śruby, czyli tak naprawdę żadnej pracy nie wykonywać, to ja już wolę 100 razy na bezdechu to robić i się zanurzać parę razy, bo przynajmniej nie walczę z pływalnością. I generalnie, moi drodzy, jeżeli ktoś nie jest w stanie tego zrobić na bezdechu, wynurzając się oczywiście co jakiś czas, żeby nabrać to powietrze, to niech tego nie robi. Niech weźmie nurka bezpieczniej. Tak. A jakbyście się chcieli uczyć nurkować, zapraszamy. Ja polecam. Deko, Dominik. Nauczysz. Tak, albo ja, albo cała nasza kadra, zapraszamy, my prowadzimy cały rok szkolenia tutaj na miejscu w Kaliszu, w Ostrowie Wielkopolskim. Latamy ileś razy do roku do Egiptu, do Chorwacji. No, da się z nami zanurkować w paru miejscach, nie? I na pewno w klasycznej konfiguracji. I tego nie zabierasz. Nie zabieram. Chociaż muszę się przyznać, że wymyśliliśmy, do czego to zastosujemy. No i ta butla akurat dzisiaj po tym nagraniu wędruje, bo udało mi się znaleźć zastosowanie. Jedna. Tak, muszę się pochwalić, udało mi się wspólnie z naszym przyjacielem Maćkiem Siwkiem z WOPR-u z Wielkopolski. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, solidna firma. Wymyśliliśmy, że może ta butla stanowić wyposażenie pontonu ratowniczego woprowskiego w momencie, kiedy ratownik, który jest nurkiem, wskakuje pod, jak gdyby do wody za tonącym, za osobą, która jest pod wodą, po to, żeby mu dać 2, 3, 4, 5 wdechów i jak gdyby jako jednorazowego użytku urządzenie, które po prostu się zgubi w tej akcji. Nie? Rozumiem. Więc jako wyposażenie łodzi takiej ratunkowej do skoku i do tego, żeby mieć 2, 3, 4, 5 oddechów przy akcji ratowniczej, tak. No ale podkreślajmy to, że to są po pierwsze ratownicy wodni przygotowani z kondycją i wyszkoleni również nurkowo, więc oni to nie jest taki człowiek przypadkowy. Nie? Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Przede wszystkim też dziękuję za pożyczenie sprzętu. Najlepsza była metoda, żeby mnie przekonać, że to jednak jest niepotrzebne mi. No, cieszę się. Dzięki i życzę. Oszczędziłeś parę złotych, więc... Tak. I co z tego, co pamiętam, tyle samo wynurzeń, co zanurzeń. Tak? Dzięki bardzo. Tak. Dziękujemy i do zobaczenia na wodzie. Cześć.